Dzień dobry moje kochane serduszka, ja jestem Gruba, czyli Paula Gruszecka i zapraszam Was na vloga bariatrycznego. Opowiem Wam moją historię. No więc słuchajcie, bardzo, bardzo dużo z Was cały czas mnie pyta, skąd wzięła się moja otyłość, dlaczego tak wyglądałam i dlaczego doprowadziłam się do takiego stanu, więc opowiadam. Słuchajcie, ja zawsze byłam większa, nigdy nie było tak, że byłam szczupła. Zawsze byłam większa niż moje rówieśnicy i zawsze byłam większa niż moje koleżanki. Nie byłam otyłą osobą klinicznie od zawsze, otyłą po prostu wielką, ale zawsze byłam większa. Zawsze miałam nadwagę i zawsze byłam nazywana, o, to ta gruba, wiecie. Słuchajcie, doskonale pamiętam dużo sytuacji, w których byłam wyśmiewana czy zaczepiana i tak dalej i jedyne wtedy, co potrafiłam zrobić i co robiłam, to był strasznie udawany dystans. Ja po prostu potrafiłam powiedzieć, jestem gruba, bo mnie stać, jestem gruba, bo lubię, ja siebie akceptuję i czuję się ze sobą dobrze. To była nieprawda. Kiedy wychodziłam na miasto ze znajomymi i ktoś tam potrafił mnie zwyzywać od grubasek, świni i tak dalej, ja odpowiadałam mu oczywiście zawsze jakąś zajebistą ripostą, bo przecież jak? Wracałam do domu, siadałam i płakałam. I tak było za każdym razem, słuchajcie. I nie radziłam sobie totalnie ze swoją otyłością, nie akceptowałam siebie, a ten cały dystans i to wszystko po prostu udawałam. Udawałam przed wszystkimi i udawałam przed samą sobą. W momencie, w którym wszystko inne mnie zawiodło, czyli słuchajcie, diety, psychodietetycy, diety pudełkowe, ćwiczenia, wszystko, bo zawsze chudłam maksymalnie 10 kg, maksymalnie i nigdy kilograma więcej, postanowiłam, że muszę znaleźć dla siebie jakieś rozwiązanie. Słuchajcie, zamawiałam tabletki z internetu, jakieś niestworzone. Robiłam różne rzeczy. Nie chcę teraz tutaj mówić, ponieważ nie chciałabym kogoś natknąć do takich posunięć, bo to jest bardzo nieodpowiedzialne i bardzo głupie, ale naprawdę posuwałam się do strasznych rzeczy, głupich, totalnie nieodpowiedzialnych, no tragedia. No i tak jak mówiłam, słuchajcie, zawsze było to maksymalnie 10 kg, no i nigdy kilograma więcej. A ta waga zazwyczaj wracała z powrotem ze zdwojoną siłą. Chudłam 10, tyłam 20 i tak w kółko, i tak w kółko. No i właśnie, słuchajcie, wtedy, kiedy już naprawdę byłam na takim wyczerpaniu i na takim na maksa trudnym momencie swojego życia, dowiedziałam się o możliwości operacji bariatrycznej. Ja gdzieś tam wcześniej coś słyszałam, że taką operację można zrobić, ale byłam pewna, że ona kosztuje kupę forsy, mnie na to nie stać i tak dalej, i tak dalej. I wtedy dowiedziałam się, że mam możliwość zrobić ją na NFZ, ponieważ, uwaga, otyłość to jest choroba, a choroby się leczy, między innymi właśnie za pomocą operacji bariatrycznej, czyli chirurgicznego leczenia otyłości. No, no i słuchajcie, wtedy to było tak, że ja dowiedziałam się wszystkiego, gdzie się udać, co zrobić i tak dalej, i tak dalej. Wybrałam sobie klinikę, jest to Szczecin z Dunowo. Z całego serca polecam Wam ten szpital, słuchajcie, naprawdę warunki, opieka przed, opieka w trakcie i opieka po. Ja się tam czułam na maksa zaopiekowana i wiedziałam, że są tam ludzie, na których naprawdę mogę polegać i to nie jest tak, że oni mi zrobią operację i po prostu się na mnie wypną, tylko ja cały czas miałam kontakt. Miałam kontakt z lekarzami, z panią dietetyk, ona mi doradzała, wisiała ze mną na telefonie, mówiła, dobra, nie możesz jeść tego, Paula, to może spróbuj tak, a może spróbuj tak. Więc naprawdę czułam się na maksa zaopiekowana. Kontrole również są, na którym robią Wam miliony szereg badań, więc naprawdę ten szpital polecam z całego serduszka. W każdym razie, znalazłam ten szpital, pojechałam na konsultację. W trakcie tego, jak czekałam na swój pierwszy termin konsultacji, zrobiłam badania. Pamiętajcie, że lista badań zależy od wymogów lekarza, od tego, czy macie choroby współistniejące i od, po prostu od szpitala. Wszędzie, w każdym szpitalu ta lista jest inna. Ja się dowiedziałam, jakie są badania u mnie w szpitalu, nie miałam chorób współistniejących, więc wykonałam gastroskopię, USG brzucha, USG tarczycy, wszystkie podstawowe badania, badanie z krwi na tarczycy, na TSH jeszcze oraz mocz ogólny i to było wszystko. I z tymi badaniami pojechałam na swoją pierwszą konsultację do Szczecin z Dunowo i pamiętam, jak gdzieś miałam konsultację z doktorem Maciejem i mówię, panie doktorze, ja już mam dosyć, ja już nie chcę czekać, ja chcę już. No i on wtedy do mnie powiedział, dobra, no zobaczymy, co da się zrobić. I wtedy pamiętam, że wszystko przyszło pomyślnie, oni tam je zważyli, zmierzyli, pobrali mi krew i tak dalej. No i podjęliśmy decyzję, że kwalifikuję się na zabieg, a zabieg, który dla mnie będzie najlepszy na tamten moment, będzie to sleeve, czyli rękawowa resekcja żołądka.
No i tak, i on do mnie mówi, dobra, to ja do Ciebie zadzwonię. Mówię, dobra, panie doktorze, czekam. Nie mogłam się już doczekać, kiedy on do mnie zadzwoni. Wtedy wyszłam ze szpitala, siedliśmy do samochodu i patrzę, dzwoni. I dzwoni do mnie i mówi, to za 3 tygodnie. I mówię, dobra, spoko, będę. I dopiero, kurwa, wtedy dotarło do mnie, że za 3 tygodnie idę pod nóż i będą mi, kuźwa, żołądek wycinać. Wiecie, ja w ogóle mówię, o Boże, ja nawet nie zdążyłam zacząć się bać, nie zdążyłam tego przemyśleć w ogóle, wiecie, a to już operacja. Mówię, dobra, robimy to. No i wtedy oczywiście też musiałam schudnąć, miałam tam pułap kilogramów, które muszę zrzucić do operacji, bo pamiętajcie, to jest mega ważne, ponieważ jak jesteście osobami otyłymi, wasze organy są obtłuszczone. Wątroba, serce i tak dalej, więc to było mega ważne. Czekałam te 3 tygodnie, udało mi się schudnąć, nie tyle ile powinnam, tylko ze 2 kg mniej, ale schudłam. No i co? No i tak wyglądało to całe moje przygotowanie do operacji. No, no i co? No i kochani, nadszedł termin mojej operacji. Stawiłam się do szpitala, chyba wtedy pamiętam koło 8 rano. Musiałam być na czczo, bo wtedy też były robione mi badania. Zrobili mi wszystkie badania, przyjęli mnie na oddział. No i nazajutrz miałam swoją operację, chyba jako jedna z pierwszych. Jezu, pamiętam jeszcze wtedy, jak mnie wieźli na takim stole, a ja mówię, nie, Boże, ja jednak się rozmyśliłam i ja nie chcę tej operacji. Ale już, no, nie było odwrotu. No i tak, no i pojechałam na operację, wszystko przebiegło dobrze i narobiłam siary, ale to zaraz Wam opowiem. Obudziłam się po tej operacji i tak mnie, kuźwa, wszystko bolało. Ja byłam tak wściekła, tak zła, że ja to w ogóle zrobiłam, że na tą operację poszłam, że nawet sobie nie wyobrażacie. Oczywiście stary też opierdziel dostał, bo przecież to jego wina. Nie? To jego wina w ogóle, wina lekarza, starego, wszystkich wina, tylko nie moja. Nie? No. I co? No i obudziłam się, strasznie bolało. Pierwsza doba była bardzo, bardzo ciężka. Podczas operacji pompują nas takim specjalnym gazem, żeby ułatwić sobie widoczność i dojście do tego żołądka. Więc strasznie bolały mnie łopatki i plecy, strasznie bolał mnie brzuch. Ciężko w ogóle było mi wziąć oddech, aczkolwiek szpital Szczecin z Dunową ma taki order szpitala bez bólu. Oni mają takie specjalne pompy. I jak przychodziły pielęgniarki, które zresztą były przecudowne, przekochane i podłączały mi te pompy, to rzeczywiście przez jakiś tam czas było lepiej, nie? No ale co, no trzeba było się wziąć w garść i ten. No i zapierdzielać, nie? A no i z tą siarą to w ogóle było tak, że lekarz do mnie przyszedł, przyszedł do mnie lekarz, powiedział mi gratulacje, operacja się udała, wszystko pięknie i tak dalej. Mało tego, powiedział mi, że miałam jeden z większych żołądków, jakie on operował, że mój żołądek był totalnie pozbawiony elastyczności i wyglądał jak wiadro. Więc to już w ogóle wiecie, no tak jest, sam taki fakt, no nie, ale no tak było. I ja wtedy pamiętam, coś takiego dowaliłam do niego, ja byłam wtedy po tej narkozie, byłam taka, wiecie, nietomna i dowaliłam do niego takim tekstem i nie powiem Wam co, bo wstyd, ale pielęgniarki po prostu, jak się obudziłam już później, już po tej takiej przerwie drugiej obudziłam się, to się tak ze mnie śmiały, ja mówię, Boże, przepraszam. No i pan doktor wtedy powiedział, spokojnie, nie takie rzeczy słyszałem, więc jakby luz, nie, no. Na drugą dobę wyszłam do domu, na trzecią, na drugą, kurwa, nie pamiętam, na drugą, to ja nie pamiętam, na którą ja do... Dobra, na trzecią chyba, na trzecią dobę po operacji wyszłam już do domu, jak tylko wróciłam do domu, oczywiście od razu się zważyłam, schudłam już 5 kg, aczkolwiek pamiętajcie, że żołądek też swoje ważył, ta cała woda z organizmu i tak dalej, i tak dalej. W pierwszy miesiąc bardzo dużo schudłam, bo było to około 18 kg. Ten pierwszy miesiąc był, kuźwa, jak z życia wyjęty. Naprawdę, on był jak z życia wyjęty. Bardzo, bardzo źle się czułam. Miałam straszne zawroty głowy. Bardzo, bardzo bolało mnie picie. Słuchajcie, ja brałam mały łyk wody, a czułam się jakby przez moje gardło taka gula przechodziła, która mnie rozrywa. Rozrywa mi gardło, rozrywa mi żołądek. To była tragedia, naprawdę, nie mogłam wziąć łyka wody, bo mnie to wszystko bolało. Ułatwiałam sobie to tak, że piłam wodę z wody, z butelki z dzióbkiem i mega, mega musiała być zimna. To wtedy gdzieś tam po mikro łyczkach, dosłownie no, pół łyżeczki wchodziło, ale było bardzo, bardzo, bardzo ciężko. No pierwszy miesiąc minął, schudłam to 18 kg, kolejne miesiące już nie były takie proste, wiadomo, bo jak na początku. Drugi miesiąc, trzeci, czwarty, piąty, w pół roku doszłam do wagi docelowej, czyli do takiej wagi, w której nie mam już nadwagi, czyli mam tą wagę prawidłową. I to dla mnie było
Ja byłam z siebie tak kuźwa dumna, tak z siebie zadowolona. No i tak naprawdę schody zaczęły się po pół roku, bo wtedy już trzeba było zapierdalać. Trzeba było zapierdzielać, żeby ta skóra nie wisiała, żeby wiadomo, żeby ta waga nadal leciała, bo nie było to, czego jeszcze oczekiwałam, nie? Więc tak to wszystko wyglądało. No nie wiem, wydaje mi się, że to wszystko już co powinniście wiedzieć na temat tego, jak wyglądała moja droga, jak to wszystko wyglądało, ponieważ no później, wiadomo, schudłam jeszcze. Na dzień dzisiejszy ważę 55 kg. Schudłam od najwyższej wagi, bo najwięcej ważyłam 128. Dziś ważę 55, czyli schudłam bardzo dużo, ponad 70 kg. Mam 1,70 m wzrostu. W dniu operacji ważyłam 118-119 kg, więc sami widzicie, że to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo kilogramów. No, bardzo dużo schudłam. Jestem z siebie tak kurwa dumna. Tak z siebie dumna. Boże, jak ja sobie przypomnę momenty takie, słuchajcie, w których każdy dookoła cierpiał przez moją otyłość, naprawdę, bo były takie momenty, w którym na przykład jeździliśmy z dziećmi nad morze i wszystkie mamy tam z dziećmi, łahaha, bajlando w wodzie, a ja siedziałam w długich spodniach na kocu, bo się po prostu wstydziłam, wstydziłam wyjść się w stroju, nie miałam siły, żeby podrzucać dzieciaki, bawić się z nimi na piasku, tak jak inne mamy, nie miałam na to po prostu siły, wstyd mi na to nie pozwalał, więc... Przed moją operacją wszelkie wyjazdy i wszystkie atrakcje związane z karuzelami i wszystkim innym uczestniczył w tym tylko ich tata, nie? A mnie nigdy nie było. Wstyd mi na to nie pozwala. No i pamiętam nawet taką, słuchajcie, sytuację, w której... wiecie, jak na plaży macie takie, kurwa, nie wiem, co się nazywa, takie pontony jakieś, na których się skacze. Takie, wiecie, no na plaży rozstawione. W każdym razie były dwa, jedno było dla starszych dzieci, drugie dla młodszych i Ala wtedy miała, nie wiem, roczek. Ona była malutka. No i ona bardzo chciała iść na to skakanie i tata stała z nią w kolejce, ale tam potem poszedł z Marysią do wody i pan mówi, że teraz nasza kolej, ale że ja muszę wejść z nią, no bo dziecko samo nie może. I wyobraźcie sobie, że myśmy w tej kolejce stali kurwa 20 minut i kiedy nastała nasza kolej, to ja z tym dzieckiem na to kurwa nie weszłam i poszeszłam z nią, wpuściłam kolejną osobę i ona nadal przez to, że ja byłam tak gruba i się wstydziłam, musiała nadal czekać, a dziecko tego nie zrozumie, ona chciała już. Więc moje dzieci naprawdę nie zawsze... Ej, słuchajcie, jest to naprawdę bardzo ciężki dla mnie temat, ja... Wiem, że otyłość zabrała mi bardzo dużo ważnych chwil, bardzo dużo ważnych momentów. No, nawet, słuchajcie, głupie wyjście na działkę do znajomych. I znajomi nas zapraszali na działkę, my do nich jechaliśmy. Wszyscy siedzieli w kręgu na pierdolonych plastikowych krzesłach, które były dla mnie zmorą, a ja zawsze siedziałam gdzieś z boku, bo przecież jak ja usiądę na to krzesło, jak ja na nie usiądę, to ona się kurwa złamie. Więc zawsze siedziałam gdzieś z boku, albo siedziałam na ziemi i wszyscy mnie zawsze wołali, ty Paula, dawaj tu do nas, a ja nie, kochani, mi tu tak wygodnie. I słuchajcie, dupsko obolałe, ale siedziałam na tej podłodze, nie, bo na jakichś murkach, wiecie, bo wstydziłam się na to krzesło usiąść, bo wiedziałam, że ono po prostu jebnie. No. Ciężko, było mi bardzo, bardzo ciężko. Ja ubierałam taką maskę, słuchajcie, na co dzień. Ubierałam taką maskę, tak jak Wam już mówiłam, no jestem gruba, bo mnie stać, akceptuję siebie, body positive i tak dalej, ale to była nieprawda. To była nieprawda, bo w momencie, w którym mieliśmy jakąś imprezę, przyjęcie albo po prostu, nie wiem, święta, urodziny rodzinne i tak dalej, idąc do jakiegoś sklepu, nie kupowałam to, co mi się podoba. Nie kupowałam tego, co po prostu, nie wiem, jest ładne i nie wiem, koleżanki mają. Po prostu kupowałam tylko to, w co się zmieściłam. I były to rozmiary naprawdę ogromne. A sklepy, w których kupowałam, był to Kik na przykład, bo tam były wielkie rozmiary. Ale wiecie, jak wyglądają takie ciuchy, no. To nie są ładne ciuchy dla młodej kobiety 25-letniej na przykład, nie? Więc ja po prostu chodziłam albo w namiotach, albo kupowałam takie wielkie pantalony, takie czarne. One są takie... Z takiego materiału coś jak... jak blue, takie bawełniane. I kupowałam takie dresy bawełniane, które na mnie wyglądały jak leggingsy i... Ciężko! Było mi kuźwa strasznie ciężko. Na dzień dzisiejszy jestem z siebie zajebiście dumna. Jestem... Akceptuję siebie w 100%. Podobam... Serio. Słuchajcie, ja już nie wiedziałam, że jest ta godzina.
Myślałam, że jest w ogóle około 14, a tu już jest tak późno. Wróciła mi La Familia ze szkoły, przedszkola i tak dalej. Więc ja Wam tylko na szybko jeszcze dokończę. Czuję się super, akceptuję siebie, jestem zdrowa. Moje wyniki badań są książkowe. Mogę biegać, skakać, podrzucać dzieciaki. Wszędzie chodzę na piechotę. No, prawie zawsze. I po prostu realizuję się, spełniam się. Jestem dużo, dużo, dużo pewniejsza siebie. Odważniejsza, zadowolona, szczęśliwa. I żyję pełnią życia. No. Jestem szczęśliwa, po prostu jestem szczęśliwa. I słuchajcie, w ogóle dajcie znać w komentarzach, czy chcecie kolejny vlog na ten temat. Zrobimy sobie już taki tematycznie o bariatrii, nie tylko o mnie i o mojej historii. Zrobimy tak, jak wyglądał cały proces, mogę Wam to nagrać, krok po kroku, moje żywienie, jak wyglądało, co jadłam i tak dalej. Więc jeżeli macie ochotkę, dajcie znać w komentarzu, a będziemy się... No będziemy gadać, no. Buziaczki, dziękuję za oglądanie, zostawcie łapki w górę i subskrypcje. Buziaki! Kurwa, gdzie ten...